Siema z tej strony, Agis. Dzisiaj sobie pogadamy na temat cenzury na YouTubie, na temat tego, że na YouTubie już się nie da zarabiać i wszyscy YouTuberzy pójdą mieszkać pod most. Jeżeli o mnie chodzi, to nagrywałem ten film już raz, tylko on jest troszeczkę nie na miejscu, ponieważ nagrywałem go zaraz po tym, jak dowiedziałem się o tych zmianach na YouTubie. Tylko to, co ja zrobiłem w tamtym filmie, to było odpalenie takiej internetowej tam pochodni i chodzenie tam mówienie, że trzeba YouTuba zajebać tam z jakimiś widłami, trzeba tam w ogóle skasować, bo już się zarabiać nie da i tak dalej. Jednak teraz dowiedziałem się paru rzeczy więcej. Przed zrobieniem tego filmiku skontaktowałem się z moją siecią partnerską, aby zebrać trochę informacji, dlatego że w końcu oni są dłużej w biznesie niż ja i pewnie nie jeden YouTuber, dlatego mają pewnie parę informacji. Wiemy, że te całe reguły nie są nowe, ponieważ YouTube już od 2014 roku wyłączył zarabianie na tak zwanych nieodpowiednich filmach, jednak teraz od ostatniego tygodnia zmieniło się to, że twórca rzeczywiście jest powiadamiany o tym, kiedy jego zarobki zostaną wyłączone. Musimy wziąć pod uwagę, że YouTube nie ma pracowników, którzy siedzą i decydują, czy film jest odpowiedni na zarabianie, czy też nie. Jest to wszystko robione przez algorytm, czyli przez po prostu komputer i ten proces jest zautomatyzowany. Teraz na ekranie pokażę wam screena, którego dostałem od mojej sieci partnerskiej. Jest to po prostu screen, który pokazuje zarobki pewnego użytkownika, nie wiadomo oczywiście kogo, no bo to trochę głupie by było, prawda? No ale jest to w każdym razie zarobek z filmu pewnego użytkownika. Jak widzimy, ten filmik zarabiał sobie nawet całkiem nieźle przez pierwsze 2 miesiące, jednak gdzieś tak w grudniu mniej więcej ten filmik przestał zarabiać, a twórca tego filmiku dowiedział się o tym, że nie zarabia nic z tego filmiku dopiero w zeszłym tygodniu. Dlatego myślę, że ta zmiana jest bardzo dobra, że twórcy są powiadamiani o tym, że nie zarabiają z jakiegoś filmu. Jest to bardzo przejrzyste, ponieważ ja osobiście też miałem parę filmów, z których nie zarabiałem i dzięki temu nowemu systemowi mogłem włączyć zarabianie jeszcze raz. Podam wam teraz taki przykład na mojej osobie, bo miałem tam około 3 filmów, na których zostało wyłączone zarabianie, jednak byłem w stanie włączyć je z powrotem po mniej więcej 3 godzinach, więc to jest myślę nawet bardzo spoko. Ponieważ bez tego nowego systemu, tak jak YouTube to wprowadził, prawdopodobnie skończyłbym jak ten twórca na tym screenie, który wam pokazałem, że miałbym sobie filmik, on by sobie zarabiał, tu nagle jeb, nic nie zarabia, do widzenia, okej. Trzeba też wziąć pod uwagę, że te całe wytyczne, które YouTube napisał jakiś czas temu, a teraz wszyscy się o nich dowiadujemy, no są napisane w taki dziwny sposób, że nie wiadomo o co tam chodzi. To jest po prostu taki język, że tak powiem, firmowy i czasem jako firma warto napisać coś po prostu, żeby było. Niekoniecznie trzeba tego przestrzegać, ale YouTube po prostu mając napisane takie wytyczne, może pójść do reklamodawcy i może powiedzieć, że YouTube jako platforma jest bezpieczna do reklamy i ten reklamodawca wtedy czuje się tam bezpieczniej. Jeżeli o mnie chodzi, to myślę, że możemy się zgodzić, że moje filmy łamią w tych wytycznych parę punktów, dlatego że czasami rzucę jakąś kurwą czy chujem i zrobię jakiś kontrowersyjny filmik, w którym poruszę temat jakiś polityczny, czy ewentualnie poruszę temat innego YouTubera. Na przykład najnowsze filmiki o ZWG, czy jestem mistrzu, te filmiki dalej mają włączone w sumie zarabianie, pomimo tego, że rzuciłem tam jakimś brzydkim słowem, czy ewentualnie zrobiłem właśnie filmik, który jest lekko kontrowersyjny lub też niewygodny. Ten system moim zdaniem jest naprawdę spoko, ponieważ poprzednio jak twórca widział, że spadają mu zarobki, to nie wiedział, czy widzowie go nie kochają i po prostu włączają adblocka, czy może po prostu, nie wiem, robi słaby content i powinien się zabić. Natomiast teraz jest powiadamiany, że jakiś algorytm wyłączył mu zarabianie na filmiku i musi złożyć apel, aby móc zarabiać na tym filmiku ponownie. Co jest moim zdaniem lepszym rozwiązaniem, bo jak ktoś będzie zabierał mi pieniądze, to wolę być chociaż o tym poinformowany niż jebany od tyłu, w sumie tak wiecie, po cichu, prawda? Oczywiście nie jest to idealny system, jak już wspominałem wcześniej, to jest automatyzowane i tak dalej, ale właśnie teraz mamy możliwość zgłaszania tego, po prostu dajemy apel i wtedy YouTube zatwierdza, czy to jest rzeczywiście nieodpowiedni filmik, czy też nie. Poprzednio natomiast nawet nie byliśmy powiadamiani o tym, jak nam ktoś wyłączał zarabianie i wszystko było tak spychane pod dywan, tak po cichu, prawda? I nawet jeżeli byśmy wiedzieli o tym, że ktoś nam wyłącza zarabianie, to nie mogliśmy nic przeciwko temu zrobić. Poza tym nawet jeżeli reklamy by zostały całkowicie wyłączone, to wielu twórców ma naprawdę bardzo fajną strukturę zrobioną, gdzie mają po prostu sponsorów i ci sponsorzy są wstawiani do filmików i za to właśnie twórca później jest opłacany. Przykładem takich kanałów jest na przykład Rock, bo z tego co on pamiętam miał kiedyś taki sponsoring ze Sprite'em i on po prostu do intra czy outra wstawiał logo Sprite'a i tam za to chyba był jakoś opłacany, czy ewentualnie czasami wspomniał, że będzie tam u Sprite'a gdzieś na jakiejś budce w podpisywaniu i tak dalej, to jest spoko moim zdaniem. Twórca wtedy jest niezależny i nawet jeżeli wszyscy włączą adblocka, to może się z tego utrzymać, co jest szczególnie ważne, jeżeli ma się rodzinę na przykład, to wtedy naprawdę trzeba na to uważać. A jest to właśnie w taki dosyć gładki sposób zrobione, gdzie widz dostaje swój content, po który przyszedł na kanał. Jeżeli chce sobie popatrzeć, jak ktoś gra w Battlefielda, to ma ten content dostępny bez żadnych ograniczeń, tylko po prostu jakieś tam logo jest widoczne, prawda? Jeżeli o mnie chodzi, jak ja kiedyś bym się chciał tak utrzymać z YouTube'a w 100% i żyć tam i grać w gry, to na pewno bym takie coś tam wziął pod uwagę. Na przykład wziąłbym wtedy, nie wiem, jakiegoś tam Razera, powiedziałbym, dobra, dajcie 10% zniżki, czy tam 20% zniżki dla moich widzów, nie, a my tutaj zrobimy. Jeżeli ma
macie jakieś pytania albo chcecie coś przedyskutować, to zapraszam was do sekcji komentarzy. Te pytania nie muszą być skierowane konkretnie do mnie, na przykład jeżeli chcecie coś na przykład usłyszeć od, nie wiem, sieci takiej partnerskiej, to mogę przekierować te pytania do na przykład mojej i wtedy możemy się czegoś dowiedzieć od ludzi, którzy są dłużej w biznesie. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to bardzo fajnie i żegnam się z wami ja, czyli Jagiz. Dziękuję za oglądanie, oczywiście miłego dnia i do następnego. Cześć!